Pierwszy dzień majówki w Pile był bardzo intensywny. Ćwierćmaraton, mecz reprezentacji Polski na żużlu i wieczorne koncerty. Co wybrali Pilanie? Spędzę czas z rodziną. W rodzinnym planerze, grill i tak dalej. A w godzinach wieczornych łódka. O, może jeszcze na rybki wyskoczymy. Koncerty na pewno na wyspie, nie? No. Działka, grill. A może wspólny taniec poloneza? Z okazji Dnia Flagi uczniowie z pilskich szkół zaprezentowali na wyspie taneczny pokaz. Wszystko to w ramach akcji W Rytm Poloneza – Impreza Integracyjna. Osoby, które prowadzą, mogą zainicjować różne figury. Jest taki, trasa biegła właśnie naokoło fontanny. Pod sceną było jak gdyby rozwinięcie tego, był zrobiony tunel. I pod tym tunelem młodzież szkół pilskich pokazała nam te liczne swoje przepiękne figury. A już dzisiaj o 20:00 kolejne koncerty na wyspie. Wystąpi znana z programu The Voice of Poland Natalia Sikora. Natomiast jutro zagra zespół SOS ABBA Cover Show, grający największe hity szwedzkiego zespołu. W czwartek o 12:00 przy pomniku Stanisława Staszica wystąpi Pilska Orkiestra Rozrywkowa. Wszystko to z okazji 227. rocznicy powstania Konstytucji. W Ałczu imprezy związane z 3 maja odbędą się na ulicy Dąbrowskiego. W planach m.in. pokazy bokserskie i programy artystyczne. Zgłosiły udział w Majówce 34 organizacje oraz instytucje, które z nami tutaj współpracują. Będą oczywiście atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników, jak tak zwana Dzieciolandia, którą po raz trzeci już będziemy tutaj prezentować. Zamek Dmuchany, malowanie twarzy, różnego rodzaju atrakcje. W tym o 19:00 koncert Kleo. Majówka trwa także w Złotowie. Wczoraj na Półwyspie Rybackim odbył się zlot zabytkowych samochodów. Zwiedzający mogli zobaczyć ich aż 180. Co mamy na celu? Oczywiście zgromadzić tutaj wszystkich właścicieli tych pojazdów, żeby pokazali swoje piękne, wspaniałe maszyny, żeby się tym pochwalić, żeby powiedzieć historię tych pojazdów, skąd się wzięły, dlaczego jest ta pasja, pokazać miastu, że takie samochody są, że ktoś się angażuje w tą zabytkową motoryzację. A już jutro na placu Paderewskiego układanie żywej flagi i odtańczenie poloneza. Początek o 15:30.